Dzisiaj poznamy zwycięzcę giveawaya na Mammoth Fruta, który ostatnio właśnie zapowiadałem, plus trwa także kolejny giveaway na T-Rex Fruta. Ale co trzeba zrobić? No to na Shortsie wszystko po prostu mówiłem, ponieważ teraz, jeżeli trafia jakiś dobry owoc właśnie na Shortsach, no to tam od razu rozdaliśmy już w ten sposób buddę. Czekam jeszcze na gościa, który się zgłosi po Pain Fruta, chociaż nie dam mu tego Pain Fruta, dam mu po prostu coś lepszego, bo zdałem sobie sprawę, że Pain jest dość średnim owocem, a jeżeli chodzi o V4, to mam małą aktualizację, ponieważ udało mi się osiągnąć kolejny poziom V4, nie widać tego w żaden sposób, ale jestem gotowy na kolejne trialsy, dzięki właśnie paru widzom udało się to fajnie całkiem ogarnąć, a dzisiaj chciałbym zobaczyć, czy będę mógł zdobyć takie dwa przedmioty. Są takie dość ciekawe przedmioty, które w sumie przykuły moją uwagę, ale w tym celu będziemy musieli iść na właśnie Morze Drugie. Weźmiemy sobie tak, pilot, helmet oczywiście i zdałem sobie sprawę, jak przeglądałem, jakie są jeszcze, wiecie, itemy do Blocks Fruta i tak dalej, co tam jest do zdobycia, to na dobrą sprawę nie ma tego zbyt dużo, bo mamy rzeczy związane z Lewiatanem, okej? Mamy ten Sylwalki chyba też związany z Lewiatanem, jeżeli dobrze pamiętam. I tak naprawdę to tyle, bo jest jeszcze oczywiście Dualker z Katana, ale no raczej content, jeżeli chodzi o Blocks Fruta, powoli będzie się kończył, dlatego też na przykład ostatnio gram sobie w King Legacy. Polecam każdemu naprawdę sprawdzić i przetestować sobie tą gierkę, bo jest naprawdę bardzo przyjemna, niby jak Blocks Fruit, ale jednocześnie jest to coś innego i musimy sobie po prostu popłynąć tutaj. Także mówię, dzisiaj Mammut na pewno, zobaczymy kto wygrał, ja jeszcze nie mam pojęcia kto to zrobił, plus oczywiście T-Rex Fruit, tylko jednorazowo po prostu mówię, że aktualnie jest ten właśnie giveaway na T-Rex Fruita, reszta tam będzie po prostu na Shortsach i trzeba będzie po prostu obserwować, bo mam taką serię, gdzie codziennie otwieram jeden owoc i do momentu, aż dostanę Kitsune. A jeżeli dostanę jakiś inny owoc, który mogę rozdać, jak na przykład jakaś Budda, jakieś tam, wiecie, inne ciekawe obosy, to od razu w tym Shortsie właśnie to rozdaję. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem spoko. Oczywiście pilot helmet jest jedną z najfajniejszych rzeczy, ale przeglądałem właśnie sobie, jakie jeszcze mogę przedmioty zdobyć, bo w sumie chciałbym zdobyć, wiecie, wszystkie itemy, jakie tutaj są w tym Blocks Fruicie. Nie ma tego może zbyt dużo, by szczerze, byłem przekonany, że tych przedmiotów jest o wiele więcej. Ejku, się przestraszyłem, myślałem, że gościu tutaj mnie atakuje. Tak, mam 2 miliony, mam 5 tysięcy fragmentów, więc jeżeli chciałbym po prostu, gdybym zrobił trialsy, to mógłbym... Ojejku, co tu się dzieje? To mógłbym śmiało sobie... Co zrobić? Aha, po prostu ulepszyć sobie tą V4-kę, ale no, jakby, powiem wam wprost, nie czuję potrzeby nawet ulepszania tego, bo nie walczę jakby z innymi graczami, chociaż ostatnio tam z widzami się troszeczkę biliśmy na streamie, kto był, ten wie, jak mi poszło, ale jednocześnie tak, nie czuję, wiecie, jakoś tak potrzeby, żeby teraz, oho, mamy trochę tutaj ludzi, nie czuję potrzeby, żeby coś udowadniać i żeby ulepszyć tą V4-kę, bo w sumie ona chyba się będzie chyba nie szybciej ładowała, tylko będzie mi wystarczała na dłużej, a że ja i tak ją używam bardzo, bardzo rzadko, więc to whatever. I tutaj musimy sobie iść, czekajcie, gdzie to było, jeżeli dobrze pamiętam, to było gdzieś w tym miejscu. Tak, wchodzimy sobie tutaj i tego bossa, tu powinien chyba być boss, tak, powinien być boss, ale go nie ma, więc trzeba będzie poskakać sobie po serwerach. Pójdziemy na początku ogarnąć coś, co jest chyba 100% szansa na to i ja nawet nie wiedziałem, że w ogóle taka rzecz istnieje i powiem wam, że pilot helmet to jest naprawdę najfajniejszy przedmiot, jaki można mieć do podróżowania. Bo zobaczcie, jaki jestem po prostu mega szybki i warto jednak sobie pofarmić troszeczkę tutaj tych itemów, żeby coś tam mieć, ale no, zmierzam też do tego, że raczej to są już ostatnie odcinki Blocks Fruita, do momentu... Radioactive Material? Dobra, co to w ogóle jest? Do czego to służy? Ty, pierwszy raz w ogóle coś takiego dostałem. Tak, jakiś radioaktywny materiał. Okej, okay. O, widzę, że tutaj ludziki się biją, także my nie będziemy im przeszkadzali, my po prostu sobie pójdziemy dalej, okej, okay. Odpuścili, więc całkiem spoko. I teraz będą się pojawiały też inne gierki, nie? Nie tylko Blocks Fruit, bo mam jeszcze ten odcinek taki, gdzie tworzę nową postać i może coś tam z tą nową postacią porobimy, ale jeżeli chodzi o tą postać, no to powoli docieramy naprawdę do ściany, że trzeba będzie czekać na nowe aktualizacje. A wiadomo, jak rzadkie są te update'y w Blocks Fruicie, więc zobaczymy, jak to po prostu dalej będzie wyglądało. Aha, nie mam jeszcze 3 ogonów, jeszcze sobie tutaj nafarmimy, bo muszę skoczyć po prostu na inną wyspę, gdzie jest ukryty rajd. Ja nie wiedziałem o tym, nie miałem zielonego pojęcia, że można odpalić sekretnego rajda i zdobyć bardzo fajny przedmiot. Tylko pytanie, czy ja w ogóle pamiętam, gdzie to było, bo raz tylko spojrzałem po prostu na Wikipedii. Mówię, ty, fajna czapka z postaci, którą w One Piece bardzo lubię, czyli Trafalgar Law, chyba tak się wymawia jego nazwę. I czekajcie, to jest tak, tutaj jesteśmy, idziemy sobie w tą stronę, pyk, może transformację.
i idziemy, o właśnie tutaj. Pana to, wiedziałeś o tym, że w ogóle coś takiego jest? Jeżeli nie wiedziałeś, zostaw łapkę w górę. Zobaczymy, ilu nas jest, bo ja nie wiedziałem o tym. I tutaj sobie kupujemy mikrochip za 1000 fragmentów. Mad Scientist. A, czyli tytuł nawet odblokowałem. Dobra, mamy jakiś taki sekretny mikrochip. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie będzie zawracał głowy i wiecie, mnie nie zaatakuje. I teraz musimy sobie iść odpalić sekretnego rajda, który jest właśnie w... O właśnie, czekajcie, bo możliwe, że to jest z drugiej strony. Tutaj w którymś z tych budynków powinien być. Dobra, o jest, pyk. Porąbane. I teraz odpalamy sobie ten sekretny mikrochip. Okej, w tym miejscu chyba muszę stanąć. I czy... muszę co, na co... A, muszę chyba na to kliknąć. Pyk, klikamy. I mamy order, 1250 boss, siema. No nie, ja na może, ten boss nie będzie dla mnie żadnym wyzwaniem, ale z niego po prostu leci czapka, którą bardzo chciałbym zdobyć. Nie wiem, czy to jest 100% szansa na to, żebym coś takiego sobie zdobył. Właśnie, jeżeli chodzi o Lewiatana i tam farmienie, no to wiadomo, że to są rzeczy, których sam nie zrobię. Tak samo dostaję dużo pytań. Ej, Flotar, czemu jeszcze nie masz dual cursed katany? Przecież to jest takie łatwe do ogarnięcia. Tak, jest łatwe do ogarnięcia, jeżeli masz wszystkie kolory aury, te legendarne. To wtedy jest całkiem spoko i moim celem też jest zdobycie tych wszystkich kolorów, żebym mógł sobie na jakimś prywatnym serwerze ogarnąć, właśnie poszukać tego kielicha, bo kielich to jest po prostu, wiecie, latasz tak do momentu, aż w końcu ci ten kielich nie wypadnie, ale później z przyzwaniem tego Rip Indry jest większy problem, no bo trzeba mieć te kolory. I jasne, można to z wizami zrobić, najlepiej na jakimś prywatnym serwerze, ale to wtedy na streamie bym musiał robić, a jednak fajnie, gdybym miał to nagrane i tak dalej. No to są takie po prostu pierdoły, więc wolę jakby zaznaczyć, że tak to wygląda. Ty, ten boss jest bardzo, bardzo szybki. Nie bije może, wiecie, nie wiadomo ile, bo jednak mam więcej HP, ale no nie zmienia to faktu, że naprawdę fajna rzecz to jest, bo nie spodziewałem się po prostu, że jeszcze Bloxfruit ma przede mną jakieś tajemnice. No i najważniejsze pytanie. Kiedy będzie nowy update? Po prostu napiszcie w komentarzu. Okej, zabawmy się. Kto będzie najbliżej daty update'a, ten jest po prostu najlepszy. Ja obstawiam, że będzie w ciągu tego... w marcu. Będzie w marcu update. Tyle mogę powiedzieć. Znaczy, wiadomo, nie mam żadnych informacji, żeby nie było, ale chciałbym, żeby ten update w końcu był, bo on miał być walentynkowy, a już dawno jest po walentynkach. Tam ktoś pisał, że to jest po prostu świąteczny update, część druga, więc to też jakoś jest tak dziwnie po prostu zrobione. No nie wiem, czekajcie, bo mam mały problem i nie mogę tego bossa pokonać, a dość długo już tutaj siedzę. No i w końcu się udało to zrobić i dostałem nawet dwa przedmioty. Byłem przekonany, że to będzie jeden. Ej, gościu, czy ty chcesz mnie atakować? Lepiej, żebyś nie popełnił tego błędu. Naprawdę, bo to się może źle dla ciebie skończyć. No właśnie, widzicie. I dostaliśmy... Czekaj, gdzie to jest? Co ja w ogóle dostałem? Dostałem jakąś... Właśnie, Zebra Cup, po to tutaj byłem, ale dostałem też Koko. Ale nie mam pojęcia, czym jest Koko. Czy to jest jakaś broń albo coś w tym stylu? Dagger. O, jest Koko! Czyli dwie rzeczy. Ja bym mówię, tylko tutaj po tą czapkę, która naprawdę fajnie wyglądała i to była z jednej z moich ulubionych postaci. Także to było w tym miejscu. Porąbane to było, że przez cały czas, wiecie, przez cały czas była ta lokacja dostępna i był ten rajd dostępny, a ja po prostu to ominąłem. Dlatego teraz idziemy spróbować wydropić tą drugie okulary właśnie, które też są mega rzadkim przedmiotem, tylko przypominam, ja mam chyba dropa razy dwa, więc powinno u mnie być to trochę łatwiejsze, może na przykład za pierwszym razem się uda wydropić, co też by było całkiem git i będę miał coraz mniej itemów do znalezienia. Niektóre z tego, co widziałem, na przykład mityczne itemy, są tylko jak były święta, to była jakaś tam, wiecie, peleryna Mikołaja, że tak powiem, i jeszcze jakaś taka czapka urodzinowa, ale tego się nie da na razie zdobyć, no bo nie ma żadnego eventu, więc pytanie, kiedy po prostu będzie możliwość czegoś takiego zdobycia i chwila, gdzie to było? A, to było po tej stronie, pyk, zobaczymy, czy on się zrespił, czy trzeba będzie, no właśnie, najprawdopodobniej trzeba będzie skakać pomiędzy serwerami, ale ciekawi mnie, czy jeżeli ja sobie skoczę, wiecie, na inny serwer, to czy ja się pojawię w tym miejscu, czy pojawię się na przykład tam, gdzie się kupuje owoce, bo wydaje mi się, że właśnie to będzie ta druga opcja. Zaraz będziemy wiedzieli. Pam. Tak, pojawiam się po prostu w mieście, więc trzeba będzie sobie poskakać i po prostu popolować na niego. No i trzeba było się trochę naszukać, żeby go znaleźć, także zobaczymy, czy zostanie to wynagrodzone po prostu dropem i mamy za pierwszym razem. Nie wiem, jaki jest drop tutaj na te okularki, ale proszę bardzo, kolejny przedmiot udało się zyskać. Ja zobaczę teraz na wiki, bo tam sobie przeglądam właśnie te przedmioty, czy jest jeszcze coś, co możemy właśnie sobie wydropić. Wiem! Okulary Frankiego na pierwszym morzu.
Tak. Było coś takiego. Pamiętam, że ja mówiłem, no, ja kiedyś tutaj wrócę. Ja kiedyś wrócę i zdobędę te okulary. I to jest właśnie ten moment, w którym spróbujemy to wyfarmić. Tylko z tego, co kojarzę, tam będzie troszeczkę większy problem, bo mamy na pewno większą odległość, żeby sobie skakać. Bo dealer nie... To ja muszę z tobą porozmawiać? Tak, z tobą. Także jak widzicie, wracamy po prostu do miejsc, które gdzieś tam kiedyś były, żeby odblokować przedmioty, które kompletnie nie są mi potrzebne, ale ja jestem też typem kolekcjonera i też chcę sobie to wszystko po prostu pozdobywać. Pytanie, czy ja będę mógł... A, ten ogon, okej, bardzo, bardzo wolno się ładuje. A wyspa, na którą my chcemy iść, no właśnie, gdzie ona była? To było Water 7 na pewno, ale już powiem wam, dobra, to jest to. Tylko czy ja tam dotrę? Nie, chyba na nogach nie ma szans. No i widzę, że Frankie nawet czekał tutaj na mnie i nie musiałem zmieniać serwera, także zobaczymy, czy też za pierwszym razem. Wiem, że jak tutaj ekspiłem właśnie na tej fontannie, to bardzo często mijałem graczy, którzy właśnie zmieniali serwery i sobie coś tam farmili. Także za chwilę zobaczymy, czy mam ogromne dzisiaj szczęście i czy trzeba będzie troszeczkę więcej pofarmić. No nie, jak widzicie, 1970 dolarów. Zobaczę tylko, w którym miejscu się dokładnie respię, chociaż jeżeli to jest ten kawałeczek, no to i tak powinno to iść całkiem sprawnie. I wiecie, ja planowałem tylko zdobyć te dwa przedmioty, ale się okazało, że ten drugi przedmiot za pierwszym razem zdobyłem, więc trzeba jeszcze sobie coś tutaj ogarnąć i tak, no cały czas ten pilot helmet pięknie się tutaj sprawdza, cyk, przeskakujemy sobie, ojej, pamiętam tą trasę, chyba w 40 sekund, tutaj chyba sobie po raz pierwszy mierzyłem, ile zajmuje mi zrobienie jakiegoś questa, no to sporą badal, w 40 questów wykonywałem, znaczy w 40 sekund wykonywałem tego questa i było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, w tym miło wspominam te czasy grindowania w Bloxroocie, ja wiem, że dla wielu to są po prostu niefajne rzeczy, ale ja tak miałem po prostu, no nie wiem, lubię sobie grindować w takich gierkach i jakoś miło po prostu mi przy tym spędzałem czas. Zobaczymy, czy drugie pokonanie tego cyborga będzie świadczyło już o zdobyciu tego przedmiotu i no jak widzicie nie. I w końcu udało mi się zdobyć to, 10 prób dokładnie potrzebowałem, żeby zdobyć właśnie tutaj ten przedmiot. Także, czekaj, gdzie to jest? Tak, cool shades, możemy sobie oczywiście założyć. Super okularki. Tutaj oczywiście można też założyć te wcześniejsze, które udało mi się zdobyć, tylko gdzie one są? O właśnie, to są, a bo one są legendarne. No, wydaje mi się, że też spoko całkiem wyglądam. Także udało mi się zdobyć to, co dzisiaj chciałem. Ja jestem zadowolony, no bo trzy nowe przedmioty, które gdzieś tam na mnie czekały. Powoli liczba przedmiotów, które możemy tutaj kupić, się zmniejsza, ale wiem, że czekacie na osobę, która wygrała mamuta, także może przejdźmy i zobaczmy, kto to jest. No i link do filmu jest wklejony, także zaraz zobaczymy, kto tutaj wygra. Zobaczymy też, ile było komentarzy. 118. Oczywiście, jeżeli ktoś pisze dwa razy, no to czegoś takiego po prostu nie będzie. Tylko jest jeden komentarz. Mamut, a mój nick tu uegi... Okej, szczerze? Jeżeli to jest twój nick, to naprawdę gratuluję, bo masz nick jak cheater. Ale to nie jest obraza, tylko po prostu jakbym zobaczył ten nick, to od razu bym pomyślał, okej, gościu cheatuje. No ale wygląda na to, że nick jest legitny, także ja ciebie dodaję do znajomych, my już się dogadamy, dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję, że film wam się spodobał, troszeczkę inny, no ale niestety jest coraz mniej kontentu w Bloxroocie, więc trzeba będzie potestować inne gierki.